Nigdy nie wykorzystałam się do tego, żeby dostać awans. Ani ciebie, ani twojej pacjenty. Byłam prostą dziewczyną, ale miałam ambicje. Nie masz prawa obrażać mnie w ten sposób. A jakim prawem ty zrobiłaś ze mnie nieudacznika i idiotę? Odpowiedz. Puszczaj. Nie musiałam robić, jesteś idiotą. O co ci chodzi? Mało ci jeszcze awantur? Niewiele potrzebuję. Zdałem sobie sprawę, że nadal mnie kochasz. Jeśli potrafisz, zaprzecz, patrząc mi w oczy. Tak samo jak mówiłaś niedawno, że zostaniesz ze mną do końca życia. Powiedz. Puść mnie, proszę. Najpierw powiedz, że mnie nie kochasz. Mało ci jeszcze? Jak mam pokazać, że nie chcę cię znać? Naprawdę? To dlaczego nie wyjechałaś do Londynu albo Madrytu? Dlaczego nie rzuciłaś pracy w związku? Mogłaś pracować wszędzie. Jeśli chciałaś mnie zostawić, mogłaś wyjechać. Chcesz mnie doprowadzić do szaleństwa? Chcesz, żebym cię prześladował? Tak. Co? Kocham cię nad życie. To właśnie chciałem usłyszeć. Dlaczego mi to robisz? Przynajmniej wiem, że oboje będziemy cierpieć.